3-2-0, ja jestem Filip z TPL i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwsze Q&A, niezwykle skromne, ale pierwsze Q&A. Cóż, mam tutaj tylko dwa pytania, w sumie to w tym drugim jest w formie dwóch pytań w jednym komentarzu, tak jakby. Ale dobra, mam jeszcze ja do was takie pytanie, czy uda nam się wbić te 100 subskrypcji do świąt. Mamy aktualnie 11 grudnia. Do świąt jeszcze zostały 2 tygodnie. Mamy 76 subskrybentów na ten moment, więc no, jakieś tam szanse są, że te 100 subskrypcji wbijemy do świąt. Nie wiem, to jest pytanie do was. Skoro nic nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, żeby mi w tym pomóc. A skoro subskrybujecie, to po prostu wyślijcie koledze tam, bratu, nie wiem, kogo tam macie, siostrze. No nie wiem, komuś na pewno, żebyście pomogli mi wbić te 100 subskrypcji, bo jest to dla mnie bardzo ważny cel, który bardzo bym chciał przebić. I bez zbędnego gadania o jakichś subskrypcjach, bo tak wiadomo, że mamy tą akcję, zaczynamy nasze Q&A. Pierwsze pytanie, L. Białogard Mapper. W jakim województwie mieszkasz? No po tym, że nagrywam często z Węgrowa, z Łuchowa, z Mińska, no to logiczne, że to jest województwo mazowieckie, by się niektórzy mogli domyśleć. Ale dla świeżych widzów, jakim jest L. Białogard Mapper, który nie wie, no to jest województwo mazowieckie, żeby wszyscy wiedzieli, a dokładnie jego północno-wschodnia część. I jest to między Białorusią a Warszawą. O tak to określę. Okej, kolejne pytanie. Ile masz lat i jak masz na imię? No ile mam lat, to jeszcze tego nie chcę zdradzać. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie psuć kolejnych Q&A, żeby były pytania jakieś takie mocne na kolejne Q&A. A druga sprawa to, nie wiem, mógłbym YouTube kanał zdjąć, czy coś w tym stylu, albo odcinek. A jak mam na imię, to tak, no już tu mam w nazwie kanału to zdradzone. Niektórzy już, nawet na internecie, którzy nawet nie oglądają, to już wiedzą, jak mam na imię, bo w nazwie kanału jest to zdradzane. Czyli mam na imię Filip, no to już jest wiadome, skoro jest Filip z YouTube.pl. Niektórzy to wymawiają właśnie na YouTube.pl, a ja to właśnie nazywałem tak, żeby to wymawiać ety.pl. Wiecie, żeby było krócej, bo YouTube.pl to tak trochę nie pasuje, żeby ety.pl wymawiać, bo to po prostu jest szybsze, krótsze i fajniejsze. No i co, to tyle z tego naszego Q&A, bardzo skromne, ale już więcej się nie dowiedzieliście, co prawda nie więcej, bo to już niektórzy może wiedzieli, co po niektórzy. Więc cóż, ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, czyli w odcinku, który wleci zaraz za niedługo, jeszcze dzisiaj, czyli odcinka z Siedlec kolejowego. No więc trzymajcie się, do zobaczenia w odcinku z Siedlec i cześć!